Dobra Pamięć. Właśnie założyłem grupę na Facebooku. Grupa o nazwie Dobra Pamięć Krył. Tutaj wprowadzamy lekkie angielskie nazewnictwo. Ta grupa chciałbym, żeby w założeniu była miejscem, gdzie możemy wzajemnie wymieniać się doświadczeniami a propos technik pamięciowych, rozwoju pamięci, zdolności poznawczych, efektywnej nauki, bo jest na przykład takie miejsce jak Art of Memory. Gdzie ludzie wymieniają się właśnie tego typu doświadczeniami, nawzajem wspierają się w nauce, w zapamiętywaniu różnych pojęć, i uznałem, że warto coś takiego wprowadzić do naszego kraju. Mam nadzieję, że stopniowo się to będzie rozwijało. Zapraszam Cię serdecznie do tej grupy, jeżeli masz taką potrzebę, czujesz, że chciałbyś rozwinąć się w tej materii. Tymczasem. Temat tego podcastu dzisiejszego to jest koncentracja, to jest skupianie uwagi, bo często jako osoba, która mówi o pamięci, dostaje też pytania o to, jak się lepiej koncentrować. I te pytania są bardzo dobre, bo jak już wcześniej wspominałem, te zdolności poznawcze, no nawzajem na siebie oddziałują. Jak słabo się koncentrujemy, to również słabo zapamiętujemy. Ja w tym roku wydałem. Kurs pamięciowy i żeby ten kurs wydać, oczywiście musiałem się przygotować rzetelnie, robić research, sprawdzać różne rzeczy, troszeczkę swoją wiedzę jeszcze uzupełniać o pewne badania i w trakcie tego researchu natknąłem się na fenomenalną technikę. Dlaczego fenomenalną? Ponieważ jest bardzo prosta, a jednocześnie bardzo efektywna, bo poważnie, poważnie redukuje nasze błędy, o czym za chwilę sobie więcej powiemy. Technika z japońskiego nazywa się Shisakanko. Po angielsku możemy powiedzieć pointing and calling, po polsku myślę, że fajną nazwą byłoby wskazuj i nazywaj, bo tak naprawdę to chodzi o te właśnie dwie czynności. I ta metoda pozwala nam zwiększyć skupienie naszej uwagi, skoncentrować się na czynności tu i teraz, bo uwaga jednym z najważniejszych takich Jedną z najważniejszych takich przeszkód, żebyśmy coś zapamiętali, jest to, że my się nie potrafimy skupić na tu i teraz. Robimy czynności automatycznie. Są bardzo łatwe, więc nawet nie myślimy o nich w trakcie ich wykonywania. I o ile ma to sens, gdy oddychamy, to jednak warto czasem pamiętać, czy wyłączyliśmy żelazko, czy zakręciliśmy gaz, czy zamknęliśmy drzwi, czy wyłączyliśmy światło i tak Zwłaszcza, gdy jedziemy w jakąś dłuższą podróż i nie chcemy, żeby tego typu myśli zaprzątały naszą głowę. Tu się przyznam, że ja cierpię na pewno taką nerwicę natręc, troszeczkę jak bohater Dnia Świra, który musiał nieustannie wracać się, żeby sprawdzić, czy zamknął drzwi chociażby. Mam bardzo podobnie i tego typu technika niesamowicie mi pomaga. Bo właściwie zredukowałem czynność powtarzania do jednego, góra dwóch, e, dwóch razów, tak? Więc no jest, jest efekt. I stosuję to od kilku miesięcy, działa bardzo dobrze, sprawdza się, jest bardzo prosta. Na czym to polega właściwie? Polega to na tym, że przykładamy sobie, można powiedzieć, takie dwa palce do skroni i mówimy, o tej czynności, którą chcemy sprawdzić. Potem wyciągamy te palce w stronę tej czynności i mówimy okej. Okay. Przykład. Chcemy zamknąć drzwi z naszego mieszkania. No to ja wychodząc tutaj z klatki, powiedzmy, ze swojego mieszkania, przepraszam, patrzę się właśnie na zamek, który właśnie zamknąłem. Naciskam na swoją skroń dwoma palcami i mówię, czy drzwi zamknięte? Potem wysuwam te dwa palce przed siebie, robię taki znak, że mam prostą rękę i wskazuję tymi palcami na ten zamek. I mówię OK. I zamykam, opuszczam rękę. Na tej zasadzie, i to jest cała filozofia, bardzo prosta. Ulepszamy dzięki temu nasze skupienie, ponieważ wokalizujemy to po pierwsze, czyli używamy dźwięku, żeby trochę wesprzeć cały ten proces. Dzięki temu ona przestaje być taka automatyczna, taka łatwa, taka. Nie do zauważenia przez naszą świadomość. Musimy się trochę skupić, musimy trochę wytężyć tej uwagi, prawda? Trochę ją wyćwiczyć w tym, aby skupić się na tym, że coś powiedzieliśmy. No i druga rzecz, wskazujemy, czyli pokazujemy coś, nakierowujemy palcami na coś, więc wysilamy nasz wzrok, angażujemy wzrok i angażujemy naszą warstwę dźwiękową w tę czynność. Czyli nie jest już tak, że wychodzimy z mieszkania i gdzieś tam zamknęliśmy ten zamek i poszliśmy sobie gdzieś dalej, bo. Musimy w trakcie tej czynności wykonać jeszcze trochę bardziej skomplikowane rzeczy, prawda? Wydawałoby się, że to jest takie proste, ale trochę komplikuje tę czynność, przez co ona jest łatwiejsza do zapamiętania. Możemy się dużo lepiej upewnić, czy na pewno to wykonaliśmy. Możemy dokładnie to samo zrobić ze światłem. Zamykamy drzwi z łazienki, patrzymy, czy tam światło się świeci na przykład, tak? Widzimy, że włączyliśmy światło, nacisnęliśmy na. Switch ze światłem, naciskamy i przykładamy do skroni palec, mówimy, czy światło zamknięte, wyciągamy palec, mówimy OK i opuszczamy. Możemy to zrobić z drzwiami od samochodu, coś, ja często też robię. Na przykład zastanawiam się często, czy zaciągnąłem ręczny, więc przykładam palec do skroni, mówię, czy ręczny zaciągnięty, pokazuję na ręczny, OK. I chowam, oczywiście, już rękę, wszystko jest ok. Um, to jest bardzo uniwersalne. Możemy to stosować nawet do jakichś checklist, tak, żeby upewnić się, że coś na pewno wykonaliśmy. Ta metoda ma swoją historię um, w Japonii. Z Japonii się wzięła. Na przykład możemy zauważyć, że załoga pokładowa pociągów czy metra korzysta z tej techniki. Czyli, na przykład, wychodzi. Osoba, która czuwa nad tym, czy wszyscy już wsiedli do metra. No i przykłada sobie ten palec i mówi, czy wszyscy wsiedli. Potem wysuwa w linii prostej tę rękę i mówi OK. Możemy sobie to zobaczyć, jak wpiszemy sobie w YouTube'a Pointing and Calling albo właśnie Shisakanko. Sprawdzić, jak to wygląda w praktyce. Bardzo polecam, żeby też lepiej sobie to zwizualizować. Ja wykorzystuję do takich prostych czynności codziennych. Dzięki temu nie muszę się martwić za dnia, czy na pewno zamknąłem te drzwi, czy nie zamknąłem. Poprawia to moje skupienie, poprawia to to, że właśnie czynności są bardzo mało automatyczne, i do tego musimy dochodzić. Oczywiście, oddychanie może być automatyczne, tutaj jest spoko. Nie musimy się zastanawiać nad każdym oddechem, czy naszym krokiem za dnia, są takie czynności, które powinny być po prostu robione z defaultu. Ale jak na przykład bierzemy leki, tak? Jesteśmy osobą, która powiedzmy, ma, ma często do wzięcia jakieś leki i chcemy się upewnić, że na pewno już jakąś tabletkę wzięliśmy, żeby nie wziąć jej przypadkiem dwa razy, to wtedy taką technikę bardzo fajnie jest zastosować. Komplikujemy nasze czynności po to, żeby lepiej je zapamiętać, bo im jest coś łatwiejsze, tym łatwiej ule, ulatuje jakby naszemu umysłowi, no nie? I teraz uwaga, są badania, które pokazały, że ta technika zredukowała błędy japońskich pracowników o 85%. Więc, jeżeli badania tak mówią, no to coś jest na rzeczy, prawda? Ja słyszałem, że ta technika miała też wchodzić już poza Japonię. Nie wiem nawet, czy do Polski nie powinna wchodzić, albo czy już nie weszło. Tutaj niestety nie mam takiej wiedzy. Jakby nie widziałem, żeby załoga metra coś takiego robiła, może coś mi umknęło. Natomiast myślę, że. Czeka tę technikę na pewno spora popularyzacja, bo jest bardzo prosta, tak jak już powiedziałem, i bardzo efektywna. Także zauważ, czy jej wdrożenie w Twoje codzienne czynności nie przyniesie ci fajnego efektu. Jeszcze raz: przykładamy dwa palce, wskazujące środkowy do naszej skroni, i następnie prostujemy rękę, wskazując na czynność, o której chcemy powiedzieć. Na przykład na ten nasz zamek, który właśnie teraz przed chwilą zamknęliśmy, tak, um, czy na klamkę, którą właśnie chcieliśmy sprawdzić, czy są drzwi zamknięte, i mówimy, nazywamy tę czynność. Najpierw mówiąc na przykład, czy drzwi zamknięte, mając te palce na skroniach, potem wyciągamy rękę, mówimy: OK, okej. Okay. I dzięki temu, dzięki temu wokalizowaniu, dzięki temu skupieniu uwagi, wskazywaniu, my jesteśmy w stanie faktycznie wpłynąć na to, że czynności są mniej automatyczne i lepiej zapadające w pamięć. Spróbuj wykorzystać to u siebie w omówionych przeze mnie przykładach, a może we własnych przykładach, bo taka prosta technika już może ułatwić ci codzienne życie. Powiem bardzo prostym językiem: wskazuj i nazywaj Pointing and Calling, Krysakanko. Proponuję ci poguglować sobie, bo jest tutaj na czym się wzorować. Działa to w Japonii, działa to również na moim przykładzie, bo z autopsji też sprawdziłem, więc serdecznie polecam. No i cóż, jeżeli uważasz, że ten podcast, który prowadzę, ma dla ciebie znaczenie, uważasz, że poprawia faktycznie Twoje zdolności poznawcze, jako na przykład pamięć czy, czy inne, jak, jak uważność, chociażby teraz, o której mówię, no to mam nadzieję, że polecisz komuś, że ten podcast będzie się rozwijał. Oczywiście powielam moją kwestię o grupie. Dobra pamięć krew. Skupiamy tam fajnych ludzi, którzy chcą się rozwijać. Mam nadzieję, że do nas dołączysz i będziemy wspólnie rozwijać naszą pamięć, i nie tylko. To był Maciej Łuczek. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.